Witajcie serdecznie na kursie internetowym Spółdzielni Otwartej Edukacji w Bibliotece. Nazywam się Ola Czetwertyńska i jestem koordynatorką projektu, który już od lat rozwija się w naszej fundacji Centrum Cyfrowe. W Spółdzielni Otwartej Edukacji kierujemy się takimi czterema podstawowymi zasadami. To są takie wartości, które już od początku tego projektu były dla nas najważniejsze. I pierwszą z nich jest współpraca. I tak też na tym kursie będziemy Was serdecznie zachęcać do tego, żebyście tworzyli rzeczy razem, żebyście szukali inspiracji w internecie, ale też wśród swoich koleżanek i kolegów. Drugą taką wartością jest uczenie się. Spotkaliśmy się tutaj właśnie po to, żeby się uczyć. Dlatego totalnie nie bójmy się błędów, nie bójmy się pytać, nie bójmy się ryzykować i robić nowych rzeczy. Trzecią wartością, na której będziemy się tutaj opierać i którą będziemy się zajmować, są oczywiście otwarte zasoby edukacyjne. Będziemy je robić, będziemy się nimi dzielić, będziemy je oglądać, poznawać, wyszukiwać. Będziemy na pewno odmieniać je przez wszystkie przypadki i mam nadzieję, że pod koniec tego kursu otwarte zasoby edukacyjne będą dla Was czymś zupełnie oczywistym. I czwarta rzecz, czwarta wartość, którą się zajmujemy, która nas inspiruje, to przygoda. To jest oczywiście mój ulubiony punkt i mam nadzieję, że w czasie tych 6 tygodni kursu tych przygód będzie wiele i że kurs zdoła Was zaskoczyć i że nie będziecie się zupełnie nudzić.